Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Motywować młodych ludzi i wzmacniać potrzeby rozwoju. W nowoczesny, kreatywny sposób otwierać na wiedzę z zakresu nauk ścisłych, ekonomicznych. To cele Strefy Rozwoju i Przedsiębiorczości Praxis działającej przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania imienia Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu. Słowa angielskiego kompozytora Benjamina Brittena trafnie nawiązują do ważnej zależności. Jeśli nauka ma przynosić efekty, musi iść z duchem czasu. Dzisiaj średnio przygotowujemy się i młodzież powinna być przygotowana do tego, że zawód zmieniamy 7 razy. Ścieżek jest wiele i drożność kształcenia jest na każdym etapie. Jak zatem rozwijać naukowy potencjał młodych ludzi? Niestety jednej sprawdzonej metody nie ma. Dlatego w Olsztynie zbudowano Strefę Rozwoju i Przedsiębiorczości Praxis. Ta przy wsparciu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania imienia Tadeusza Kotarbińskiego pozwala tworzyć nową jakość kształcenia. W tej gablocie tutaj są traktaty medyczne, z których korzystał Mikołaj Kopernik. Pomysł wyjścia poza mury szkoły i wykorzystania wiedzy do rozwiązywania matematycznych łamigłówek przyciąga młodych ludzi. Potwierdzają to uczniowie klasy pierwszej A Liceum Ogólnokształcącego nr 2 imienia Leona Kruczkowskiego w Morągu. Oni jako pierwsi wzięli udział w grze plenerowej Matematyka tropem Kopernika, łączącej historię, astronomię i matematykę właśnie. Byliśmy tutaj na przykład muzeum, szliśmy tropem Kopernika, zwiedzaliśmy, rozwiązywaliśmy zadania przede wszystkim na świeżym powietrzu, nie staliśmy przy tablicy. I to było naprawdę fajne, ekscytujące. Astronomia jest łączona również z taką edukacją dość kreatywną. My nie siedzimy w ławce, nie jesteśmy ograniczeni, że tak powiem, fizycznie, bo możemy się poruszać i w ten sposób właśnie ciekawiej nam ta wiedza właśnie przychodzi nam lepiej do głowy. Ale inicjatywę Strefy Praxis dostrzegają także nauczyciele. Staramy się jako szkoła zapewnić dzieciom takie możliwości nauki, żeby ta wiedza wchodziła troszeczkę lepiej. A myślę, że idealnym rozwiązaniem jest tutaj właśnie wykorzystanie możliwości, jakie daje Olsztyn. Pierwsza edycja matematyki tropem Kopernika Strefy Praxis to cała seria interdyscyplinarnych zajęć. Łączenie różnych naukowych przestrzeni otwiera bowiem drogę do tego, co młodego człowieka w życiu może fascynować. Dla tych kilkunastu młodych ludzi, ale także następnych grup, które tu się pojawią, to wstęp do takich poszukiwań. Mam nadzieję, że nasza przyjaźń nie zakończy się na tym pierwszym dzisiejszym spotkaniu i że będziecie częstymi gośćmi w Strefie Rozwoju Przedsiębiorczości Praxis. Serdecznie zapraszamy, gratulujemy wszystkim. Działająca w Olsztynie Strefa Praxis to również turniej przedsiębiorczości, podczas którego młodzież wciela się w biznesmenów i rywalizuje w różnych sektorach gospodarki. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział prawie 400 uczniów. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv